Znaczy wiesz, no tym, że będziesz wchodził na streamy ludziom i tam prosił o coś, to nie wiem, czy to ci pomoże ogólnie, jeżeli chcesz rozwinąć kanał, nie? Ja może później do ciebie wejdę zobaczyć, co ty tam masz, ale... Jak mi się spodoba, to może, wiesz, nawet dam ci suba czy coś, ale no... Jak będziesz... Możliwe, że ktoś cię będzie banował na streamach za to, że tam uchodzisz i tylko chciałbyś, żeby... Ja teraz jestem tu na streamie, są u mnie ludzie i to wygląda tak, jak gdybyś chciał, żeby oni poszli do ciebie, a nie zostali u mnie, nie? Więc, wiesz... Czemu nie jest dubbingowany do końca? Pewnie im się nie opłacało po prostu. Tym bardziej, że kiepsko doinformowani są aktorzy na temat tego, w jakiej sytuacji mają daną kwestię przeczytać. I często ten dubbing wychodzi słabo, więc w ogóle... I to dlatego, że twórcy gry nie chcą się podzielić tym fabułą, historią gry, zanim ona wyjdzie, bo się boją spoilerów przed premierą. I potem te czytane kwestie są, nie wiem, on nie wie, kiedy to się dzieje, kiedy on to ma powiedzieć i tak dalej, to po prostu czyta. To brzmi chujowo później i się po prostu nie opłaca. Dlatego chyba nie, już tak nie ten. Robi się. Nie dubbingują często, niestety. Bo twórcy gry nie ufają aktorom, że oni zachowają tajemnicę, nie? O, tam jest coś. Przykład. Znaczy ja nie wiem, czy tak wiesz, no przykład tego, że ktoś sprzedał informację. No nie wiem, czy był w ogóle, nie? Nie wiem, czy w ogóle był taki ten moment, ale oni chyba nie chcą dać tego pod uwagę. Nie, ja ci mówię, no 100% mówię wam, że oni są niedoinformowani, kiedy czytają te kwestie. Oni nie wiedzą, w jakim momencie to będzie się działo. To jest tylko tak, że dostają angielską wersję do posłuchania tego zdania, które ma zdubbingować. I on musi zgadnąć, no i oczywiście napisane ma tekst na kartce po polsku, nie? I on musi zgadnąć po tym, co słyszy, jak powinien to powiedzieć. Nawet nie wie, kiedy to się dzieje, ani w jakiej sytuacji, nie? Tak jest. Nie zawsze, ale bardzo często. No widocznie angielscy wiedzą, no widzisz, ale to jak mają wszystkim... No, jak mają rozdać informacje na temat tego, co się będzie działo w grze, która dopiero wyjdzie, 20 aktorom z Polski, 20 z Niemiec, z Francji, z Holandii, Czech, Rosji i tak dalej, to jest, wiesz, ile ludzi wie już, co będzie? Na brak dubbingu w grach doskonale odpowiedział materiał TV gry. Rzadko się to opłaca w dużych i rozbudowanych grach, a po drugie niekiedy język polski zakłóca odbiór świata. To też, ale z tym niedoinformowaniem to też jest kwestia. Także jak widzimy, no trochę się dużo rzeczy, no. Wiesz, niektóre gry zdubbingowali, ale niektóre już stwierdzili, że nie ma sensu po prostu, no. Wszystko jest tak, jak sobie życzyłeś. Nasza miłość... I nasza rodzina są czymś więcej, niż oczekiwałeś. Co na Andraste się tutaj dzieje? Słyszałaś coś, kochanie? To nic, mój drogi. Ktoś stoi u drzwi. Zaraz je otworzę. Dzieci skończyły kolację. Połóż je do łóżka, a ja zobaczę, kto to taki. Pośpiesz się! Dzieci będą chciały, by ktoś pocałował je na dobranoc. Zaraz wracam, kochany. Przerywasz nam w intymnym momencie. A ja nie lubię, jak ktoś mi przeszkadza.
Rzuciłaś na tego templariusza urok, prawda? Szczęście jest urokliwe. Wszystko, czym rozkoszują się śmiertelnicy, ma w sobie pewną moc. Dałam mu to, czego zawsze pragnął. Cóż w tym złego? Jego szczęście jest iluzją, okrutnym kłamstwem. Emocje są nieuchwytne. Nie można ich zobaczyć. Zwykle jednak wywołuje je coś prawdziwego. Prawdziwe wydarzenia, prawdziwi ludzie. To, co mu zrobiłaś, jest odrażające. Widziałam jego samotność i tęsknotę za posiadaniem kochającej rodziny. Rodzina, gdzie żona i dzieci są tak naprawdę jedną i tą samą osobą, istotą. To właśnie definicja koszmaru. Jak długo zamierzasz utrzymywać go w stanie otępienia? Czy poczuje, gdy jego ciało zawiedzie i zabierze go śmierć? Krótki, rozkoszny żywot lepszy jest od niekończącej się żałosnej egzystencji. Nie sądzę, by tego właśnie pragnął. Nie dostrzegasz w nim tego, co ja widzę. Nie wiesz. Jesteśmy partnerami. Daję mu to, czego nikt inny dać mu nie może, a poprzez niego mogę doświadczyć, jak być śmiertelniczką. Puść go, bo cię zabije. Co to było? Pomocy! U drzwi są bandyci! Zabiją nasze dzieci! Pomocy! Nie pozwolę im na to! Spróbuję demona pożądania zabić, zobaczymy, czy koleś się obudzi wtedy, nie? Jeszcze ten temat tego dubbingu. W takim The Redemption 2, jak można było wykonać rozmowę Amerykanina z polskim imigrantem w wersji polskiej dubbingu. O widzisz, jeżeli to jest właśnie sytuacja, że dzieje się to w Stanach Zjednoczonych na przykład, no to spoko, niech sobie będzie po angielsku z polskimi napisami. Ale jeżeli sytuacja dzieje się w Fereldenie, no to ja nie widzę problemu, żeby spolszczyć grę w pełni, nie? Czy tam gdziekolwiek indziej w tego typu grach, czy nie wiem, w kosmosie, nie? Wszystko można zrobić po polsku, czemu nie? Tak mi się wydaje. Jak dla mnie to na przykład, jak dzieje się coś w Japonii, to na przykład niech będzie japoński dubbing i polskie napisy, nie? Dla mnie bomba. Widzę, że ona zginęła, a on dalej walczy. Nie wiem, czy mi się go uda odczarować. Chyba nie. Jego chyba trzeba pokonać po prostu i on wtedy się odmuli, ale nie jestem pewien. Ja na przykład lubię dubbing w grach polski, nie? Pasuje mi to. O ile jest dobrze zrobione, bo jeszcze czasami jest słabo bardzo zrobione, nie?
No. Właśnie na tym chciałem zakończyć temat dubbingu, że ja bym chciał, żeby były dubbingowane, nie? Tylko że one, kurde, no nie są, no. Faktycznie. Dobra, mu trzeba naklepać chyba. Jego się pewnie może udało jakoś uratować gadką, ale nie jestem pewien. Tak czy siak... Aha, brak miejsca, kurwa, na okład leczniczy. Muszę powywalać jakieś bzdety. Wow. O, zbroja templariusza. Nie mam miejsca, kurde. Dobra. Oj, zróbmy miejsce. Kaptur ucznia. Może dam im te prezenty, kurde. Bo czysty Velin wywalę. Nie wiem, o co chodzi z tymi prywatnymi dokumentami, szczerze mówiąc. To dla mnie? Naprawdę? Robi wrażenie. Kurde, nie ma to. To jest jeden z największych problemów i bolączek wygra wideo. Brak miejsca w ekwipunku, nie? Jeszcze zobaczmy teraz. On ma zbroję templariusza. Nie mogę. Musi być templariuszem, okej. Okay. To może Alistair? Nie ma tyle siły. Ale spoko, założy sobie później. Jak będzie miał 27 siły. Kurde, mało miejsca, to troszkę może ten hełm wywala. Jakieś rękawice skórzane też pieprzyć to. O, amulety może założę. Pas tu mam przecież. O. Plus 3 do obrony. Dobra, trochę się zrobiło, ale nie ma, nie za dużo. Robi się.
Słoneczna gorzała minus jeden? Co? O Imperium te Winter. Opętani Templariusze to są moi ulubieni przyjaciele. Jeszcze magię krwi jakiś, kurde. Tutaj w tej grze każdy mag ma samonaprowadzalne pociski. Jak sobie życzysz? Wow. Ale jebło. Chuj. Nie zdążę chyba wypić. Zdążył. Przesadzony jest ten mag krwi, trzeba się go pozbyć szybko. Przesadzony jest mocno. Nie każdy oddział polonizujący ma środki na opłacenie aktorów. Im większa gra, tym większe wydatki. Aktorzy, studio nagraniowe, czas i tak dalej. No też, pieniądze. W zasadzie pieniądze to jest pierwszy powód do praktycznie wszystkiego w tej kwestii też. Plus to, że potem ten dubbing też nie jest taki, jaki byśmy wszyscy chcieli i ludzie narzekają na ten dubbing, no to po co go robić, nie? Bo właśnie oni na przykład nie chcą się podzielić w zupełności tym, bo na przykład w Uncharted w którymś tam było taki dobry przykład tego, że był taki moment, że na przykład zaraz coś sobie przypomnę albo wymyślę, czekajcie. No dajmy na to. Jest jakaś sytuacja, gdzie jedna osoba do drugiej mówi: nie wiem, komu w drogę temu czas, nie? I po chwili dosłownie wydarza się jakaś sytuacja, oni wychodzą z niej cało i ta druga osoba do tej pierwszej powinna powiedzieć: to co, komu w drogę temu czas, nie? Tak na zasadzie, że wiesz, a mówi: to co, najwyższy czas ruszać, najwyższa pora ruszać przed siebie na przykład, nie? I to widać było, że chodziło o to, żeby on powiedział to samo, co ta pierwsza osoba do niej na początku, przed tym całym wydarzeniem powiedziała, żeby było ten. A po pierwsze ten, kto tłumaczył tekst, nie wiedział w ogóle, w jakiej sytuacji się te kwestie są wypowiadane, dlatego tego tak nie przetłumaczył, jak powinno być, nie? Po drugie, właśnie, aktor też nie wiedział, nie? Więc nie miał na to wpływu. Wiecie, o czym mówię, po prostu o to mi chodzi, nie? I potem oni wydają pieniądze na taki dubbing, ty to oglądasz i widzisz, narzekasz, że jest chujowe. No i nie ma sensu tego robić po prostu wtedy. Ale mówię, to też nie wszędzie, co nie? No przecież niektóre gry są bardzo dobrze zrobione, oni może wiedzą wtedy przynajmniej, co oni robią, kurde. Może mają przed ekranem sytuację chociaż na przykład, nie?
wtedy jest dobrze wykonany dubbing albo coś, nie? No ale bardzo często jest tak, jak powiedziałem, że oni w ogóle nie wiedzą, co oni tłumaczą, kurde, tylko mają tekst i tłumaczą tekst i potem tak wychodzi, nie? Bez żadnych wskazówek, bez niczego. Ach, największy problem. Magiczne kostury chyba wywalę, bo... Albo te prezenty rozdam. Największy problem, proszę ja was, w grach kiedykolwiek. Brak miejsca w ekwipunku. Przysmak Mabari mogę zniszczyć. Czarny grimoire jest dla... Kości gnięcia dla Stena, jaka hamowa. Dobra, to zrobimy tak. Spróbuję dać te prezenty jak komuś tam. Masz. Zaskakujące. Dziękuję. Łaska Andrasty to może tobie. Chociaż nie jestem pewien. Nie. To zły pomysł. Koszmarny. Okay. Nie rób tego. Masz gorzałe. O, dziękuję. To bardzo miłe. O, dziękuję. To bardzo miłe. To amulet mojej matki. Bez wątpienia. Ale dlaczego nie jest zniszczony? Skąd go masz? Był w zamku Redcliffe, w gabinecie, zajebałem. A, w gabinecie Arla? Musiał go więc znaleźć zaraz po tym, jak rzuciłem nim o ścianę. Naprawił go i zatrzymał? Nie rozumiem. Dlaczego to zrobił? Pewnie dlatego, że byłeś młody i pomyślał, że może popełniasz błąd, którego będziesz później żałować. Może chciał ci go oddać. Może i tak. Może nawet miał go ze sobą, kiedy był odwiedzić mnie w klasztorze. Nie, żebym dał mu dojść do słowa, biorąc pod uwagę, jaki byłem na niego wściekły. Dziękuję. Naprawdę. Ja... myślałem, że straciłem go przez własną głupotę. Będę no, musiał z nim o tym porozmawiać. Jeśli wyzdrowieje, to znaczy kiedy? Kiedy wyzdrowieje? Szkoda, że dostaję to dopiero teraz. Pamiętasz, jak o tym wspominałem? O rany. Przyzwyczaiłem się już do tego, że ludzie mnie nie słuchają. W ogóle taki sponiewierany jesteś, Alistair, trochę. Przepraszam, coś mówiłeś? Widzisz ten gest? To ci chyba nie umknęło, co? Trzymaj się, Basiu. Do zobaczenia. O, nawet ten się zgodził. I przeszedł poziom aż z podniety. Tu miałem coś dać, czekajcie. Tu miałem coś dać. Siły chyba. 34 aż. O kurde. To jeszcze to na następnym razem może. No dobra, to niech będzie to broń dwuręczna. Ogłuszające ciosy, dobra rzecz. I dalej nie mam miejsca w ekwipunku za dużo. Sorry. Tam jakiś schowek. Jasne. No co chodzi z tymi kurde papierami wszystkimi? Najlepiej dawać prezenty losowo. No nie ma Morrigan, nie? Bym jej dał, kurde, prezenty. Alistair już dobrze, 28. Stan plus 2. Masz moje podziękowania. Mały srebrny pierścionek, o nie. Masz moje podziękowania. Masz moje podziękowania. Za kości też się ucieszył. Masz moje podziękowania. Masz moje podziękowania.
On chyba z uprzejmości tylko tak, kurde, wszystko przyjmuje. Dobra, na razie sobie damy luzu z tym. Mam wrażenie, że mu to wisi, tylko to jest tak, wychowany jakoś ostro, kurde, że... Jak ktoś ci coś daje, to mu to podziękuj, nie? O, goście, zabawiłbym was, ale nie chce mi się. Dziękuję, nie skorzystam. Za rozrywkę wystarczy mi zabijanie demonów. Ale dlaczego nie męczy cię ta przemoc, której tyle jest na świecie? Bo mnie tak. Nie wolałbyś położyć się i zapomnieć? Zostawić to za sobą? Oczy mi się zamykają. Niech mnie ktoś uszczypnie. Musimy stanąć i walczyć. Nie poddawaj się. Musisz mu się oprzeć, albo będzie po nas. Dlaczego walczysz? Zasługujesz na odpoczynek. Świat da sobie radę bez ciebie. No i tak nas załatwił, nie? Zagubione w snach, moi drodzy, jesteśmy. Jedna z takich z tych zadań, za którymi szczerze mówiąc nie przypadam akurat w tej grze, ale damy sobie radę chyba. Cóż, gdzie? Witaj, przyjacielu! Walczyliśmy w słusznej sprawie i zwyciężyliśmy! Radujmy się! Ach, tu jesteś. Chyba ci nie przeszkadzam, co? Chwileczkę, przecież ty powinieneś być martwy. Martwy? Ja? Wiele razy byłem bliski śmierci, ale nigdy nie przeszedłem na drugą stronę. Chciałem tylko upewnić się, że jesteś tu szczęśliwy w Weishaupt. Te wspaniałe komnaty wybudowali pierwsi szarzy strażnicy. Czyż nie zapierają tchu w piersi? Dlaczego jesteśmy tutaj, podczas gdy powinniśmy walczyć z mrocznymi pomiotami? Mrocznych pomiotów już nie ma, pamiętasz? Brałeś przecież udział w ostatniej bitwie. Odnieśliśmy wielkie zwycięstwo. Pokonaliśmy arcydemona i puściliśmy ich podziemne kryjówki z dymem. Czym więc powinni zająć się teraz szarzy strażnicy? Szarzy strażnicy zostaną opiekunami historii. Będziemy snuć opowieści i śpiewać pieśni o niespokojnych czasach, by inni mogli się radować, że to już przeszłość. Nie, to nie leży w naturze szarych strażników. Mam rozumieć, że lepiej znasz szarych strażników ode mnie? Głupie dziecko. Dałem ci tak wiele, a ty rzucasz mi to prosto w twarz? Nie zadowala cię pokój, który ci ofiaruję? W sumie to nie wiem, czy tak dużo mi dałeś. Kazałeś mi wypić, zabrałeś mnie z chaty, kazałeś mi wypić krew jakiegoś ścierwojada, co mogło mnie zabić. I nie wiem, jakoś sam sobie radzę w walce bez ciebie, no i tak nie wiem. Nawet jakiegoś skilla mi nie dałeś. Chyba mi jakiś amulet dał tylko, czy coś, i tyle. Mroczne pomioty nie zniknęły. Ignorować je to nieodpowiedzialność. Wygląda na to, że usatysfakcjonować cię może tylko wojna i śmierć. Niechaj i tak będzie. Masz swoją wojnę i swoje mroczne pomioty. Niechaj przyniosą ci zgubę. Duncan? Uncle Duncan? Wujek Duncan się na nas wkurwił.
ja muszę tego typa zabić, bo mnie wkurza. I tego też. Nie ma czasu na pieprzone ciosy końcowe, kolego. Tutaj zabiję ich. I znowu leczenie. Szybciej. Ten się bawił jakieś ciosy kończące, kiedyś go tutaj w plecy biją. Co za dzięcioł.